Dzień dobry. A w salonie dyrektor Centrum Polsko-Rosyjskiego Dialogu i Porozumienia, dr Sławomir Demski. Witam w trójce. Dzień dobry, dzień dobry Sławomir. Myśli pan, że po obradach ministrów spraw zagranicznych Unii Europejskiej prezydent Władimir Putin miał bezsenną noc? A nie sądzę. Myślę, że był dość dobrze poinformowany w jakim kierunku ta reakcja Unii Europejskiej może. Podążać. Czyli nie był zaskoczony, a był zadowolony z tej redakcji, reakcji, myśli Pan? No, trudno mi powiedzieć. Znaczy, um, Unia oczywiście um, reaguje um, w naturalny dla siebie sposób, czyli kształtuje pewien konsensus, um, no, uciera te stanowiska 28 państw. To oczywiście zabiera trochę czasu, wielu irytuje, natomiast nie, 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 trzeba zwrócić uwagę, że jednak w ciągu 2014 roku um, stanowisko wobec Rosji zostało ukształtowane w sposób bezprecedensowo jednolity. I to, to trzeba doceniać. No, decyzja jest taka, że przedłużamy sankcje dyplomatyczne do września. Rozszerzamy czarną listę Rosjan z zakazem wjazdu do Unii Europejskiej i zablokowanymi aktywami finansowymi. To jest pana zdaniem dotkliwa kara nałożona na Rosję. Co jest najbardziej. Um, co to jest najważniejsze w tej, w tej decyzji? Najważniejszy jest sygnał polityczny. A, że możliwe jest zaostrzenie sankcji. To y, bym powiedział y, 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 to, o czym Pan wspomina, to są szczegóły techniczne. Te dyplomatyczne. Tak jest. Znaczy, to są. Y, gdyby, gdybyśmy mieli więcej czasu, mógłbym trochę więcej o sankcjach wobec Rosji powiedzieć, one się składają generalnie rzecz biorąc z trzech elementów. No to są te sankcje, bym powiedział, powodujące pewien ostracyzm, czyli zakaz wjazdu. Te dyplomatyczne techniczne mówić. Tak? I one, one nie przejmują Rosjan, nie, nie są dla nich dotkliwe. One, stan one generują pewien, pewien sygnał polityczny. One. no... Zwykłych Rosjan nie oczywiście nie, nie dotykają, i taki też jest zamiar. Prawda? Świat odchodzi w tej chwili, w ostatnich kilkudziesięciu latach. Od tak zwanych sankcji całościowych i raczej stara się tym instrumentem operować w sposób bardzo precyzyjny, dotykać tych ludzi, którzy mają udział w procesie decyzyjnym lub też mieliby odnosić największe zyski z powodu bezprawnej działalności. Swojego państwa. A to wpisane między słowami trochę w tym dokumencie końcowym szczytu, czy, czy obrad ministrów, możliwość wprowadzenia kolejnych sankcji, tych już gospodarczych, to jest coś, co zatrzyma, przestraszy Władimira Putina? Tak, jak powiedziałem. Wspomnieliśmy o jednym z tych komponencji tych sankcji, jest jeszcze, są jeszcze dwa inne. Drugi to są sankcje gospodarcze, ekonomiczne, finansowe. I one będą się kończyć w czerwcu lipcu latem tego roku. Potrzebna będzie kolejna decyzja Rady w sprawie ich przedłużenia. Moim zdaniem będzie będziemy mieli do czynienia z bardzo gwałtowną dyskusją w Unii. Ale ponieważ nie sądzę, abyśmy mieli do czynienia z jakąś deeskalacją. Na Ukrainie, to sądzę, że te sankcje zostaną ostatecznie przedłużone. Tak, przynajmniej tak na dzień dzisiejszy. Także biorąc pod uwagę ten sygnał polityczny wygenerowany tym wczorajszym spotkaniem. Przedłużone, ale nie zaostrzone? Czy także zaostrzone? To będzie zależało wiele od, od Rosji. Przypomnę, że jeszcze dwa tygodnie temu Federica Morger Morgerini proponowała dyskusję o jak gdyby ograniczeniu, zniesieniu sankcji. No i te głosy pojawiały się w Unii Europejskiej w różnych tak krajach. Tak jest. Wiele wskazywało na to, że jest na, to, na taką decyzję za wcześnie. Fala krytyki spadła na Europejską Służbę Działań Zewnętrznych za przygotowanie tego dokumentu. Dziś jesteśmy w zupełnie innym miejscu, w innej sytuacji. Mówimy o utrzymaniu i ewentualnym zaostrzeniu sankcji. Wiele będzie zależało od tego, czy wspieranie przez Rosję bandytów uzbrojonych grup na wschodniej Ukrainy będzie kontynuowane, czy będzie narastać? Co tam się będzie działo? Kilka tygodni temu pytano o to, co robią Rosjanie. Podkreślał pan, że Władimir Putin musi na każdym kroku liczyć, kalkulować, liczyć finanse. I mówił pan tak, za każdy krok rosyjskiego żołnierza Putin musi płacić. No i ma tego świadomość. Pytanie, czy stać go jeszcze na agresywniejszą politykę zagraniczną niż do tej Pory. Nie mam co do tego wątpliwości, że go stać. Oczywiście rezerwy finansowe Rosji płoną, jak to się mówi, bardzo szybko, nawet w zastraszającym tempie. Natomiast w dalszym ciągu utrzymują się na no, pan, no, prawie 400 miliardów to jest jednak dużo pieniędzy. To pytanie, czy sankcje ekonomiczne mogą cokolwiek zmienić? Moim zdaniem zmieniają. To znaczy, gdyby ich nie było, no, gdyby nie było reakcji y, y, tak skoordynowanej Zachodu, y, y, gdyby nie było tej groźby, że one się mogą nasilić. A z całą pewnością zakres swobody działań prezydenta Putina i Rosji byłby dużo większy. Financial Times napisał wczoraj, że te sankcje nie działają i że ekonomiczne koszty nie powstrzymały agresji Putina na Ukrainę. Stąd sugestia tego pisma, że czas na dozbrojenie Ukrainy przez Zachód. Znaczy to są dwie odrębne rzeczy. To znaczy, yy, 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 mi jest bardzo trudno w tak krótkim czasie rozmawiać na temat takiego poważnego i skomplikowanego instrumentu polityki jakim są sankcje. W moim przekonaniu w korelacji ze spadającymi cenami surowców one mają bardzo znaczący wpływ na gospodarkę rosyjską, a co najważniejsze są bardzo silnym politycznym instrumentem. Oczywiście dlaczego te sankcje są wprowadzane? ponieważ nikt, nie chce wysyłać e, żołnierza, ale nikt nie chce wojny z Rosją. A jednocześnie trzeba zasygnalizować, że Rosja złamała e, zasadę pokojowego współżycia w Europie ustanowione po II wojnie światowej, złamała kartę Narodów Zjednoczonych, złamała e, akt końcowy e, KBWE i kartę paryską. Więc jakaś reakcja potępiająca takie działanie Rosji musiała być prowadzona. No, jakaś właśnie. To jest pytanie teraz o to, mówią niektórzy tak. Tylko e, Władimir Putin ma. Konkretny plan. Nikt poza nim planu nie ma. Nie ma go Unia Europejska, nie ma go Ukraina, nie ma go NATO. Nie bardzo wiadomo, w jaką iść stronę. Pan się zgadza z taką diagnozą? Ja nie sądzę, żeby y, Władimir Władimirowicz-Putin y, kierował się jakąś y, daleko zakrojoną strategią. On nie ma wizji w, w przypadku tego konfliktu? Wie pan, to, to jest problem skomplikowany. On ma pewien zestaw y, y, przekonań. Ale czy zestaw przekonań od razu można nazwać strategią? Um, owszem, um, ma, um, na zestawie tych przekonań jest, um, zostało stworzonych kilkadziesiąt różnego rodzaju planów dotyczących na przykład aneksji Krymu. Przecież aneksja Krymu um, była przeprowadzona um, dość precyzyjnie w oparciu o plan, który dawno... Został opracowany. Dlaczego został opracowany? Ponieważ istniało w elitach rosyjskich przekonanie, że Ukraina posiada Krym niesprawiedliwie. I gdyby się pojawiła jakaś okazja, żeby to e, e, zawładnąć z powrotem Krymem, to trzeba wykorzystać. No i w związku z tym jakiś sztab e, e, wojskowych specjalistów. E, Specjalistów od służb specjalnych opracował metodę zabierania Ukrainie tego Krymu. No i po prostu go wykorzystano. Ale czy to jest strategia? Wie pan. E, e, oczywiście ja nie przywiązuję zbyt dużej uwagi do przemówień e, Putina. On, on w ciągu ostatnich 15 lat, a ja śledziłem, mogę powiedzieć, że śledziłem niemal każde przemówienie Putina, ponieważ zajmuję się tą tematyką e, zawodowo. Więc on tyle różnych rzeczy w swoich przemówieniach opowiadał, że w zasadzie trudno powiedzieć, co, co ma dla niego znaczenie jako, jako, jako wyraziciel poglądów. Natomiast nie ulega wątpliwości, że wierzył głęboko w swoją misję przywrócenia pozycji Rosji jako jednego z głównych mocarstw świata. Przy czym. To przekonanie o, o konieczności przywrócenia tej pozycji odwoływało się raczej do XIX-wiecznego sposobu postrzegania relacji międzynarodowych. Putin z całą pewnością nie rozumie idei pokojowego kształtowania polityki, współpracy, integracji europejskiej. To jest dla niego trudne do ogarnięcia. Natomiast rozumie bardzo dobrze operacje specjalne, logikę operacji specjalnych, rozumie bardzo dobrze, w jaki sposób rozbijać jedność polityczną Zachodu wobec Rosji I, i, ale czy to składa się na strategię? Wątpię. Panie doktorze, czy Westerplatte, pana zdaniem, to jest dobre miejsce do świętowania 70. rocznicy zakończenia II wojny światowej? Um, znaczy, um, ja bym powiedział, to jest kilka y, y, warstw takiego pomysłu. Po pierwsze, niewątpliwie e, Westerplatte kojarzy się z II z Wojną Światową. E, powstaje tam Muzeum II Wojny Światowej. E, Westerplatte może być w związku z, z tym pewnym depo, depozytariuszem e, pamięci e, o II Wojnie. No jest Na... pomysł prezydenta. 8 maja spotkajmy się tam, żeby e, uczcić e, tę rocznicę. Znaczy, myślę, że ten pomysł jest w procesie kształtowania, tak to bym powiedział. I w jaki sposób to spotkanie... Znaczy, po pierwsze... Jest Pan pewien... by się pod tym pomysłem podpisał, czy raczej do niego zniechęcał? Bo jest, tu są zdania podzielone. Jest pewne nieporozumienie, myślę, polegające na tym, że ludzie, czy komentatorzy, jako świętowanie zakończenia wojny, natychmiast przywołują jako punkt odniesienia. Moskwę i defiladę zwycięstwa. No dlaczego nie, nie przywoływać? To jest dzień po dniu. No. No, ale nie sądzę, aby się w Gdańsku, czy też na Westerplatte dało zorganizować porównywalną defiladę zwycięstwa. Tu chodzi... Tu nie o... chodzi o porównanie z defiladą, ale chodzi o spotkanie y, przywódców. Pytanie, czy na Westerplatte y, mieliby być zaproszeni także Rosjanie, przywódca, y, prezydent, czy premier Rosji? Czyli ja uważam, że powinni być zaproszeni. Y, natomiast y, jeżeli I miałoby dość... Wszyscy mieliby pojechać do, do Moskwy miałoby, na obchody. Jeżeli miałoby dojść do europejskich obchodów, e, ja bym chciał zwrócić uwagę, że jednak 8 maja to jest także Dzień Europy. E, dość radosne, e, radosne święto. I gdyby się udało ukształtować program tych uroczystości e, w sposób podkreślający wagę pokojowego współżycia narodów europejskich, podkreślających zasady, w oparciu których Europa starała się przez po 1945 roku kształtować to pokojowe współżycie po 45, ale także po 89, ponieważ dla tej części e, e, Europy, e, dla Europy środkowej, dla Europy wschodniej, e, możliwość kształtowania przyszłości w oparciu o te zasady, dla które e, dla Europy zachodniej były fundamentem integracji europejskiej, otwarła się dopiero po 89 roku. I 9 maja, panie doktorze, to na koniec polska delegacja powinna być w Moskwie. Ja mam z tym duży kłopot polegający na tym, że e, Rosja e, prowadząc politykę wobec Ukrainy e, w sposób odwołujący się do użycia siły, no, ponieważ Rosja używa przeciwko Ukrainie siły, słabo nadaje się na promotora hasła nigdy więcej. E, I niezależnie od tego, gdzie będziemy te obchody organizować, czy w Gdańsku, czy w Moskwie, Będziemy mieli do czynienia z tym zgrzytem. Jeżeli Rosja zakończy swoją agresywną politykę, zakończy okupację terytorium Ukrainy, wówczas nikt nie będzie miał żadnych wątpliwości, że narodowi rosyjskiemu, Rosjanom należy się pełen hołd za udział w zwycięstwie nad faszyzmem i zapewnienie warunków pokojowej egzystencji Europy. No, dopóki władze rosyjskie prowadzą politykę, która przeczy tym zasadom, nie tylko w Polsce, ale wszędzie na świecie będą się pojawiać wątpliwości, czy przywódcy polityczni Rosji powinni być na takich uroczystościach. Doktor Sławomir Demski, bardzo dziękuję. Marcin Zaborski, do usłyszenia. Dziękuję bardzo.